Dotkarki oceanu Prędko przyniesiono siekierę i doktor wybił w drzwiach otwór dostatecznie wielki, aby dostać się do wnętrza. Najpierw nic nie widział. Tak ciemno było w pokoju. Zaświecił więc zapałkę. Pokój był bardzo mały, bez okna i o niskim suficie. Całe umeblowanie składało się z jednego tylko krzesła. Dookoła ścian stały wielkie beczki, przyśrubowane do podłogi, aby nie staczały się na siebie podczas chwiania i kołysania statku. Nad beczkami na drewnianych hakach wisiały cynowe dzbany różnej wielkości. Mocna woń wina przesycała cały pokój. W środku zaś, na podłodze, siedział mały, może ośmioletni chłopaczek i płakał gorzko. Oświadczam wam, że to jest piwnica z winem tych korsarzy! Tak, piękne mi wino, powiedziała geb-geb. Sam zapach przyprawiał zawrót głowy. Malec zląkł się najwidoczniej obcego człowieka, który stał przed nim, i tych wszystkich zwierząt, które gapiły się weń przez wybity w drzwiach otwór. Ale zaledwie przy świetle zapałki ujrzał twarz Jana Doolittle przestał natychmiast płakać i podniósł się. Ty nie jesteś żadnym z tych korsarzy, prawda? zapytał. A gdy doktor potrząsnął głową i roześmiał się serdecznie i głośno, chłopaczek uśmiechnął się również, podszedł do doktora i podał mu rękę. Śmiejesz się jak przyjaciel, rzekł, a nie jak korsarz. Czy nie mógłbyś mi powiedzieć, gdzie jest mój wujek? – Niestety nie – odparł doktor. – Kiedy widziałeś się z nim po raz ostatni? – Przedwczoraj – opowiadał chłopczyk. – Wybrałem się z wujaszkiem na połów ryb w naszej małej łodzi, gdy wtem nadpłynęli piraci i pojmali nas. Zatopili naszą barkę, a nas obu zabrali na ten okręt. Zażądali od mego wuja, aby został korsarzem jak oni, bo umie prowadzić okręt przy każdej pogodzie. Ale powiedział, że nie chce za nic w świecie zostać korsarzem, bo dla dobrego rybaka byłoby hańbą zabijać ludzi i grabić okręty. Wówczas wódz piratów Benali wpadł we wściekłość, zgrzytał zębami i groził wujkowi, że go wrzuci do morza, o ile go nie posłucha. Potem posłali mnie na dół do kajuty i słyszałem, jak walczyli na pokładzie. A gdy na drugi dzień pozwolili mi wyjść znowu na pokład, nie widziałem już nigdzie mojego wujka. Pytałem korsarzy, gdzie się podział, lecz nie chcieli mi powiedzieć. Boję się bardzo, że go wrzucili do morza. I malec zaczął znowu rzewnie płakać. Tylko spokojnie, zaczekaj chwileczkę, rzekł doktor. Nie płacz. Chodź, napijemy się herbaty w jadalni i pogadamy. Może twój wujek znajduje się przez cały czas w bezpiecznym ukryciu. Ty nie wiesz, czy on utonął, prawda? To już coś znaczy. Może potrafimy go odnaleźć. Naprzód napijemy się herbaty i zjemy chleba z marmoladą poziomkową, a potem zobaczymy, co się da zrobić. Wszystkie zwierzęta otoczyły ich kołem i z napięciem słuchały tej rozmowy. A kiedy pili, w jadalni herbatę, kaczka dab-dab stanęła za krzesłem doktora i szepnęła. — Powinien pan zapytać delfinów, czy wuj chłopca utonął. One będą z pewnością jedziały. Całkiem słusznie, odparł doktor i wziął sobie jeszcze kromkę chleba z marmolaną. Co to za śmieszne, grzechoczące tony wydajesz twym językiem? Spytał chłopczyk. Och! Powiedziałem tylko parę słów w kaczej mowie odrzekł doktor. To jest dab-dab, jedno z moich ulubionych zwierząt. Nie miałem pojęcia, że kaczki mają swą własną mowę powiedział chłopczyk. Czy te inne zwierzęta są także twoimi ulubieńcami? A co to jest to dziwne stworzenie z dwiema głowami? Sicho, upominał go doktor. To jest dwugłowiec. Nie trzeba, aby spostrzegł, że o nim mówimy. Jest ogromnie wstydliwy. Opowiedz mi, dlaczego zamknięto cię w piwnicy? Korsarze zamknęli mnie tam, zanim poszli rabować jakiś okręt. Skoro usłyszałem uderzenia toporem w drzwi, zląkłem się strasznie. Ucieszyłem się bardzo, widząc, że to ty. Jak sądzisz, czy uda ci się odnaleźć mojego wujka? Uczynię wszystko, co możliwe, przyrzekł doktor. A jak twój wujek wyglądał? – Miał rude włosy – odparł chłopczyk. – Rude jak ogień, a na jednym ramieniu miał wypaloną w skórze kotwicę. Był bardzo silnym człowiekiem, dobrym wujkiem i najdzielniejszym żeglarzem na południowym Atlantyku. Jego barka zwała się Śmiały Lis. Była to szalupa z takielunkiem. – Co to jest szalupa z takielunkiem? – szepnął Gebgeb, zwracając się do Dżipa. – Cicho! To rodzaj statku, jaki posiadał ten człowiek – odparł Dżip. – Czy nie umiesz się zachować spokojnie? – Ach, o prosie, to tylko to, a ja sądziłem, że to coś do picia. Potem doktor zostawił chłopca ze zwierzętami w jadalni, sam zaś udał się na pokład, aby poszukać delfinów. Po chwili nadciągnęło całe stado, które płynęło do Brazylii, skacząc i tańcząc na falach. Ujrzawszy doktora opartego o burtę, delfiny podpłynęły pod okręt i spytały go, jak mu się powodzi. Doktor zaczął je zaraz wypytywać, czy nie widziały gdzie rudowłosego człowieka z wytatuowaną na ramieniu kotwicą. — Pan ma na myśli kapitana Śmiałego Lisa? — spytały delfiny. — Tak — odparł doktor. Od — O niego właśnie pytam. — Czy utonął? — Jego szalupa została zatopiona. Widziałyśmy ją na dnie morza, ale nie było w niej z pewnością nikogo, bo opłynęłyśmy ją w koło i zajrzałyśmy nawet do środka. — Jego mały siostrzeniec znajduje się na moim okręcie — powiedział doktor. — Boi się okropnie, że korsarze wrzucili jego wujka do morza. Może będziecie tak uprzejmy i dowiecie się, czy on utonął, czy nie. O, nie utonął z pewnością, odparł delfiny, gdyby utonął, posłyszałybyśmy o tym od dziesięciornic żyjących w głębinach morza. Znamy wszystkie nowinki słonych wód, skorupiaki przezywają nas nawet plotkarkami oceanu. Niech pan powie chłopcu, że nie wiemy niestety gdzie się jego wuj znajduje, ale w morzu nie utonął stanowczo. Z tą wiadomością pospieszył doktor do malca, który z radości zaczął klaskać w dłonie. Dwugłowiec wziął go na grzbiet i hasał z nim dookoła stołu. A wszystkie zwierzęta szły za nimi, wybijały takt łyżkami o pokrywki i wołały, że to jest procesja.